Dzień dobry, nazywam się Dominik Skoneczny, jestem pracownikiem firmy Bosch Exot Polska. Chciałem Państwu zaprezentować, jak w szybki sposób możemy uruchomić i sparametryzować przetwornik częstotliwości z serii EFC za pomocą oprogramowania Converter Works i specjalnej zakładki Wizard. Po podłączeniu okablowania, zgodnie ze schematem, uruchamiamy przetwornik częstotliwości, a następnie łączymy się z nim za pomocą kabla mini USB. Uruchamiamy oprogramowanie Converter Works. Oprogramowanie to jest darmowe i można je pobrać ze strony Bosch Exot. Link do tego oprogramowania został podany w opisie filmu. Aby połączyć się z naszym przetwornikiem częstotliwości, przyciskamy ikonkę Connect. Następnie przechodzimy do zakładki Parametrization. Warto na początku wgrać parametry domyślne. Mamy tutaj trzy opcje do wyboru. Ja wybiorę wgranie wszystkich parametrów domyślnych. Teraz możemy przejść do zakładki Wizards i wybrać Quick Start Converter. Otworzyło nam się nowe okno parametryzacji. Zacznijmy od parametrów znamionowych silnika. Pierwszą wartością jest to częstotliwość przetwarzania naszego przetwornika częstotliwości. Pozostawiamy bez zmian. Następnie wpisujemy moc znamionową silnika, napięcie znamionowe silnika, prąd znamionowy częstotliwość znamionową silnika, znamionową prędkość obrotową oraz współczynnik mocy, tak zwany cosinus. Możemy przejść do następnego okna. W tym oknie ustawiamy limity częstotliwości. Maksymalna częstotliwość wyjściowa. Górna granica częstotliwości wyjściowej oraz dolna granica częstotliwości wyjściowej. Tutaj mamy ustawioną częstotliwość cyfrową. Ja tutaj wpiszę na przykład 60 Hz i podwyższę limit też do 60. Przechodzimy do następnego okna. W tym oknie konfigurujemy wartości zadawane. Zacznijmy od ustawienia źródła częstotliwości. Ja wybiorę złącze analogowe, ponieważ mam podłączony potencjometr. Następnie wybieramy, skąd będą zadawane funkcje ruchu. Podłączone mam również przełączniki do wejść cyfrowych, więc wybiorę Multifunction Digital Input oraz w jakim trybie ma pracować nasz falownik, czyli tak zwane sterowanie kierunkiem. Ja pozostawię tutaj bez zmian. Przechodzimy dalej. W tym oknie możemy ustawić tryb pracy naszego przetwornika. Pierwszy mamy tutaj model liniowy. Następnie tutaj możemy wybrać tryb pracy pokrzywej. Ja pozostawię model liniowy. Tutaj możemy jeszcze podać napięcie znamionowe silnika oraz częstotliwość znamionową. Te wartości ustawiliśmy wcześniej, więc przechodzimy dalej. W tym oknie możemy ustawić tryby startu i stop. Tutaj został wybrany start bezpośredni. W tym oknie możemy zmienić wartość częstotliwości początkowej. Ja ustawię 2 Hz oraz czas utrzymania częstotliwości początkowej. Zostawiam bez zmian. W oknie tym możemy skonfigurować tryb stopu. Został wybrany tutaj hamowanie do zatrzymania. Przechodzimy dalej. W tym oknie możemy skonfigurować czas przyspieszania oraz hamowania. Domyślnie zostało ustawione 5 sekund. Zmniejszymy te wartości do 1 sekundy. Tutaj mamy maksymalny
daną częstotliwość wyjściową, którą też wcześniej konfigurowaliśmy, zostawiamy to bez zmian, przechodzimy dalej. Skończyliśmy podstawową parametryzację naszego przetwornika częstotliwości. Możemy teraz przejść do okna ręcznego sterowania, aby sprawdzić, czy ustawione parametry są prawidłowe. Gdybyśmy potrzebowali ustawić dodatkowe parametry, możemy przycisnąć tutaj ten link. W tym oknie możemy znaleźć wszystkie parametry naszego przetwornika częstotliwości. Przechodzimy teraz do trybu kontroli ręcznej. Przejmujemy kontrolę nad falownikiem. Tutaj możemy skonfigurować wartość częstotliwości zadawanej. Zmniejszymy ją, na przykład do 10 Hz. I możemy wystartować nasz falownik. Jak widać, falownik pracuje prawidłowo. Możemy również sterować go w trybie jog. Tutaj mamy wiadomości diagnostyczne. Możemy również zwiększyć częstotliwość. Sprawdźmy teraz, czy skonfigurowane przez nas wejście analogowe i złącza cyfrowe działają poprawnie. Częstotliwość zadawana zmienia się. Mamy obroty w prawą stronę, obroty w lewą stronę. W razie pytań proszę kierować swoje maile na adres strony boschexpert.polska. Zachęcam również do oglądania naszych filmików szkoleniowych, odwiedzenia strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie znajdą Państwo wszystkie najnowsze informacje. Dziękuję bardzo za uwagę.